Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Brosiusem. Dość prosta kradzież. Na sam początek. Witaj. Również witam. Co Cię sprowadza na Konderę? Przybyłem tutaj na okręcie wojennym króla. Mamy zamiar walczyć z orkami. Orków tu raczej nie spotkasz. Lepiej płyńcie do Myrtany. Tam ich napęczki. Nie za bardzo lubisz żołnierzy króla, co? Ha. A z czyjego powodu zostaliśmy wciągnięci w tę wojnę? Z powodu króla, jego żołnierzy i jego paladynów. I w sumie my, zwykli farmerzy, musimy teraz z tego powodu cierpieć. Przekręcasz sytuację na swoje usprawiedliwienie. Nie król, a orkowie rozpoczęli wojnę. Tak, tak. Później nikt nie chce wziąć na siebie winy. Znamy to. Zawsze taka sama historia. Nie. Nie masz racji. Sprawa wygląda całkiem inaczej. Och, przestań. Nie chcę słyszeć o tym ani słowa. Co wiesz o zaginionym ołtarzu Innosa? Nic. On po prostu znikł. Ale domyślam się, dlaczego to się stało. Niby jakie? A jak myślisz? Żołnierze i paladyni przegrywają tę przeklętą wojnę. Innos coraz bardziej słabnie. To jasne jak słońce. Coraz więcej wysp dostaje się pod władzę orków. Kiedyś przyjdzie i na nas kolej. Jestem o tym przekonany. Mylisz się. Już ci mówiłem, że nasz okręt walczy z orkami. Nic nie jest stracone. Uwierz mi, już wkrótce. Przestań gadać bzdury. Sam w to nie wierzysz. Wygląda na to, że zupełnie zapomniałeś o Adelindzie. Odczep się ode mnie z tą Adelindą. Już mi wszystkie nerwy zniszczyła tymi swoimi niekończącymi się bolejsiami. Aha, no to super. Adelindzie potrzebna pomoc w domu. Czy nie mógłbyś znowu wysłuchiwać jej marudzenia? Nie, dziękuję. Nieszczęśliwa Adelinda potrzebuje kogoś, z kim mogłaby pogadać. Wybacz, ale nie mam sił jej słuchać, bo w przeciwnym razie moja głowa pęknie. No i świetnie, no i się wszystko posrało. Dobra, to sprawdzamy, co tutaj jeszcze jest w tych chałupach. Jest Adelina, jest Alderson, z którym już rozmawialiśmy. I czy ktoś jeszcze tutaj żyje? Jest Oskar. Okej. Okay. Tu jest też chałupa, ale tu nikogo nie ma. Tu jest ten nóż. Tu jest Adelina, która sobie wyszła. A tutaj jest jeszcze Griselda. Która ma w dupie to, że ja sobie tutaj chodzę. Więc sobie pozabieramy trochę rzeczy. Z jej chałupki. I co, i może od razu z nią jednak bym może pogadała, nie? Siema. Chwila. Wyglądasz bardzo staro, koleżanko. Dzień dobry. Przychodzę z okrętu wojennego Albatros i chciałem. Przychodzisz w samą porę, chłopcze. Idź do Oskara i zapytaj go, co dzisiaj chce na obiad. Ale nie jestem żadnym chłopcem, jestem Roland, królewski. Tak, tak, wystarczy już gadania, leniuchu. Idź już. Dzień dobry. Przed chwilą rozmawiałem z Oskarem i powiedział mi o zniknięciu ołtarza Innosa. Tak, to prawda. Stał przed naszym domem. Jesteś nieco zapominalski, mój chłopcze. Wiesz, jak Oskar był do niego przywiązany. Ostatecznie, ten ołtarz zawsze chronił naszą małą osadę. Ach. Tak, tak, wiem. Może mi powiesz, dlaczego znikł? Nie, nie wiem nic więcej niż Oskar. Przykro mi, chłopcze. No dobra, no to nie. Mamy iść do kogo? Do ciebie, nie? Teraz każdy już. Co? Nie do Aldersona? Daj spokój, nie opowiadaj. Twoja żona Gryzeldę pyta, co chciałbyś dzisiaj zjeść. Wydaje mi się, że pomyliła mnie z kimś innym, bo nazywała mnie cały czas chłopcem. Och, proszę mi wybaczyć, moja żona nie czuje się teraz zbyt dobrze. Nic nie szkodzi. Tak też myślałem. Nie wierzę w to. Ale możesz jej powiedzieć, że chętnie bym spróbował jej zupy ziołowej. Fascynujące. Dobrze, cieszę się, że mogę pomóc.
Dobra, świetnie. No to Griselda idź do kuchni z powrotem. Oskar chce zupę ziołową. A przy okazji, nie jestem posłańcem, a żołnierzem króla. Jasne, chłopcze, dzisiaj odgrywasz rolę żołnierza, więc bądź tak pomocny i przynieść zioła na zupę. Nie mogę w to uwierzyć. Gdzie mam szukać tych ziół? Zapytaj Oskara, to on zawsze je dla mnie zbiera. A przy okazji, coś nie tak u ciebie z głosem. Jakiś jest dziwny. Gdzie mam szukać ziół do zupy Griseldy? Nikomu tego sądzę, nie że jej słuch nie jest lepszy od wzroku. A prócz tego, wciąż nazywa mnie chłopcem. A będzie jeszcze gorzej. Z pewnością wzięła cię za Gygesa, który zawsze przychodził do nas na obiad. Nie wierzę. Ziół, których potrzebujesz, najlepiej szukać na owczej łące z lewej strony dużego drzewa. Nie na zupę będą ci potrzebne dwa ciemne grzyby, roślina lecznicza i świerszczowa pokrzywa. Dlaczego ty nie możesz się tym zająć? Mam ważniejsze sprawy na głowie. Czy żołnierz króla ODE mówi pomocy starej na wpół ślepej i głuchej kobiecie? Nie, na Innosa, oczywiście, że nie. Pracuje niemal przez niech tak cały będzie, dzień. Poszukam tych ziół. Dobra, to lecimy po tą pokrzywę. Już tam byłam, ale ona się oczywiście respi dopiero, jak weźmiemy na nią zadanie. Więc trudno się mówi. Mamy ją tutaj, świerszczowa pokrzywa. Tam będziemy szli na górę, ale w swoim czasie, wiecie? Nie chcę tam potem trzy razy lecieć, bez sensu. Więc na razie tam leść nie będę. No dobrze. Suszarka do ubrań, świetnie. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Mam zioła na zupę. Ach, to znowu ty. Co mi przyniosłeś, przystojniaku? Dwa grzyby i zioła, o których powiedział mi Oskar. Ciemne grzyby i świerszczowa pokrzywa z gatunku Gracilis joicakeremis. A, Gracilis joicakeremis. Wy, farmerzy, nie przestajecie mnie zadziwiać. Chciałbym raz jeszcze zaznaczyć, że nie jestem jakimś chłopcem, a żołnierzem króla, i ja. Dobrze, chłopcze, teraz możesz dalej bawić się w żołnierza. Chociaż, poczekaj chwilkę. Spytaj Oskara, gdzie będzie jadł zupę, tam, na zewnątrz, czy w domu. No dobrze, wcale nie jesteś obok niego. Gryzeldę pyta, gdzie będziesz jadł tu, czy w chacie. Myślę, że zjem tutaj, jest taka piękna pogoda. Tak, zaraz ją o tym powiadomię. Jak widzę, to zrozumiałeś, że starszych ludzi trzeba szanować. Boże, kobieto, ty byś spadła stąd chyba przed chwilą. Chwila. Oskar kazał przekazać ci, że obiad zje na świeżym powietrzu. A tak przy okazji, nie jestem Gyges, a Roland, i jestem tu z polecenia króla. Na Innosa. W moim domu obcy człowiek. Chce mnie zabić. Pomóżcie. Oskar, Gyges, gdzie jesteście? Och, Matule, uspokój się, to ja, Gyges, tylko żartowałem. Proszę, nie denerwuj się. Och, mój chłopcze, ale mnie nastraszyłeś. Masz tu dwa talerze mojej najlepszej zupy ziołowej. Jedna zupa dla Oskara, druga dla ciebie. Tylko uważaj i nie porozlewaj, dobrze? Nie obawiaj się, będę uważał. Dobra, idziemy mu przekazać w takim razie tę zupę. Przyniosłem ci zupę od Griseldy. Dziękuję. Ale smaczna zupa ziołowa. Dobra, super się bawisz. Ona daje chyba jakieś stałe rzeczy na mnie. Bonus do siły. No. Dobra, czyli ona się już dobrze chyba czuje. Jest w porządku. Przejdziemy się teraz w takim razie tędy. Zobaczmy, czy tutaj się coś dzieje. Tam na dole się coś dzieje na pewno. Nie ominęłam jakichś roślin po drodze? Tam da się znowu wejść. Ciekawe kuźwa jak. Nie mam pojęcia. Dostęp do twierdzy, no jest zablokowany. Muszę znaleźć sposób na dotarcie do Sandroka, ale jak? Na początku nie zaszkodziłoby wypytać mieszkańców wsi, a także pogadać z Oskarem.
No to zobaczymy, co oni mają do powiedzenia na ten temat. O Jezus, spadłam przez chwilę, nie wiem, czy widzieliście. Siemanko. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Jak mam się dostać do twierdzy? Most zwodzony tak, jest podniesiony. To bardzo typowe. Jest tylne wejście do twierdzy. Ale trzeba opłynąć pół wyspy. Słyszałam coś. Z drugiej strony wyspy, w Zatoce Topielców jest jaskinia, przez którą możesz dostać się do twierdzy. Mój mąż, uważajmy. Ale tam zazwyczaj kręci się kilka topielców. Dziękuję, zajrzę tam, kiedy nie przyjdzie wierzę. Czas. Dobra, no my tam byliśmy, więc... Naprawdę warto by było najpierw tam zejść. I właśnie sobie przepłynąć kawałek wyspy. To było chyba tutaj lepiej, nie? Byliśmy praktycznie pod samym nosem. Okej, tędy nie przejdę, tak fajnie. No dawaj, mordo. Nie będą mi jakieś drzewa powstrzymywać, no uspokójcie się. Widzę, że tędy też da się wejść. Olbrzymi szczur i to nie jeden. Nawet więcej niż jeden. Okej, jesteśmy gdzieś na górze. W teorii to troszeczkę inne przejście chodziło. Tędy też się chyba dostaniemy, ale chodziło o inne troszeczkę właśnie dojście. Ale dobra, to też może być. Siema. Borsuczku. A może chodziło właśnie o te? Nie, no to jest w porządku. Myślę, że możemy z tego na spokojnie sobie skorzystać. Zanim będę tutaj robiła jakieś cuda, to sobie to miejsce obgrabię. I tu gdzieś powinien być może jakiś kołowrót, no nie? Tu się możemy kimnąć. Dobra, jest kołowrót. Jest też kolejne łóżko. Super. Mościk mamy w takim razie opuszczony. To jest właśnie ciekawe miejsce, ta wnęka. Będziemy musieli to otworzyć. Ale nie wiem, czy uda nam się to w dzisiejszym odcinku, czy niekoniecznie. Tu jest przejście na dół. Myślę, że sobie z niego skorzystam, ale troszeczkę później. Najpierw jednak pogadajmy z Sandrokiem może. On powinien tutaj gdzieś być. Prawdopodobnie jest na górze. Gobliny, piraci, mapa Kondery. No dobrze, to fajnie. Co to jest? Ryżyk. Mapa Kondery. A co ja mam? Hełm? Kaptur. A czemu ja tego nie noszę? Nie mam zielonego pojęcia. Mapa Kondery. Gobliny, piraci. Dziwne gobliny. Kondera niegdyś była kryjówką piratów, skrywa wiele sekretów i zagadek, ale to już nikogo nie dziwi. Jednak o tym, o czym chcę tu powiedzieć, ewidentnie nikt nie słyszał. Na Konderze żyją gobliny, które nakradły sobie broni i pancerze z martwych piratów i wyposażyli się w nie. A jakże właśnie tak było? I co więcej, u jednego z zabitych goblinów znaleziono cenne ozdoby. Zapewne te gobliny chronią skarb jakiegoś pirata, tylko gdzie to może być? Rupert Kronikarz. No nie wiem. Jest też jakiś pulpit. Trzy kamienie prowadzą do celu, trzem wnękom potrzebne trzy kamienie.
Leży w jaskini czerwony, jak krew wojowników, wytrzymałymi płytkami obszyty nie do przebicia. Niebieski jak sam żywioł, niewidoczny, ale na widoku. Zielony jak trawa, w której leży w cieniu dużego brata. Szukaj kamienie, znajdź kamienie, ulokuj kamienie. I to się stało z przytłumionym okrzykiem. To jest wskazówka do tego, co mamy tam na zewnątrz do zrobienia. Do diabła. Skąd się tu wziąłeś? Wszedłem tylnym wejściem. Wszystkie frontowe zablokowałeś. Tak, tak. Ale tylne też zablokowałem. Zauważyłem. Ale twoje mury nie były dla mnie wystarczająco wysokie. Racja. Są dość niskie. Człowieku, ale mnie nastraszyłeś. Kiedy żyjesz w takim odosobnieniu, jak ja, każda wizyta jest dość niespodziewana. Kim jesteś? Nazywam się Roland, przybyłem tutaj na królewskim okręcie Albatros. A ja jestem Sandrok, żołnierz króla, jak i ty. Uczciwie powiem, jestem zdziwiony, że widzę królewskiego żołnierza na tej wyspie. Co tu porabiasz? Zostałem tu, żeby bronić tej małej twierdzy. Więc jesteś tu sam. Tak, siedzę tutaj i pilnuję porządku. Gdzie są twoi towarzysze? Dawno temu odeszli do Myrtany walczyć z orkami. W sumie, to powinienem iść z nimi, ale miałem wtedy tę przeklętą febrę. Nasz dowódca bał się, że zarażę pozostałych. Dlatego kazał mi tutaj zostać. Powiedział, że nie potrwa to długo, zanim on i inni powrócą. Ale minął już ponad rok, a nikt jeszcze nie wrócił. Myślę, że wszyscy zginęli w wojnie przeciwko orkom. Co możesz mi powiedzieć o tej twierdzy? Została zbudowana, żeby śledzić piratów i walczyć z nimi. Kiedyś zapuścili się zbyt blisko wyspy. A wtedy dowódca zaczął ich ścigać małym okrętem. Ale to była pułapka piratów. Kiedy dowódca zniknął z pola widzenia, pojawił się drugi piracki okręt. Piraci zdobyli twierdzę. Później twierdza znajdowała się w rękach okrutnego pirata Grita Piesakera. Nie było takiego pirata jak Grit Piesaker. Oczywiście, że był. Ale twierdza niedługo była w jego rękach. Jego zaprzysięgły wróg, sentymentalny pirat Sepp Sanders, zdobył twierdzę dzięki podłej zdradzie. Chłopom było wszystko jedno. Płacili ówczesnym dowódkom twierdzy zwykłą daninę i mieli święty spokój. Aha. A potem twierdzę zdobył paskudny pirat Friedel Frechmers. Nie znam żadnego, paskudnego pirata Friedela Frechmersa. Tak sobie tylko żartuję. Widzę. Ja też się na to nabrałem. Haha. Ale potem jednak odzyskaliście twierdzę. Cóż, później ludzie króla ponownie odbili fortecę na wyspie. Ale potem zaczęła się wojna z orkami. I wtedy cały garnizon ją porzucił, jak już ci mówiłem. Teraz orkowie są ważniejsi od piratów. Od tamtej pory siedzę tu sam i bronię twierdzy. Muszę ci powiedzieć, że jest tu strasznie nudno. Z tymi chłopami daleko nie zajedziesz. Ciągle tylko się skarżą na złą pogodę. Nawet kiedy świeci słońce. Na dole mam książkę o tytule Historia Seppa Sandersa. Dziwne plotki o kamieniach. Czytałem to 17 razy. Ale dalej tego nie rozumiem. Gdyby przynajmniej istniało inne tłumaczenie, ale nie znalazłem tutaj nic innego. Zobaczymy, może znajdę coś dla ciebie. A poza tym w twierdzy wszystko w porządku. Skoro już pytasz, to mam problem ze stedem szczurów w porcie. Przechowuję tam część moich zapasów. Już wielokrotnie je przeganiałem, ale one ciągle wracają. Zobaczę, co można z tym zrobić. Będzie szkoda, jeśli zapasy przepadną. Jak dotrzeć do portu? Przejdź po kamiennym moście i idź dalej w tym samym kierunku. Dobra, ale wydawało mi się, że już to ogarnęłam, stary. Ale właściwie z jakiego powodu przybyłeś na tę wyspę? Otrzymaliśmy rozkaz od króla, walczyć z flotą orków. Przepływały tędy orkowe okręty. Tego nie wiem. Ale poczekaj. Być może, coś wiem. Co to znaczy? Cóż, tydzień temu, pod wieczór, rozpętał się silny sztorm. W oddali przepłynęło kilka okrętów. Może, nawet flota. Ale czy to byli orkowie? Nie wiem. Wiesz co? Najlepiej będzie jak zapytasz o to chłopa Oldersona. Chociaż on ma coś nie tak z głową, stale obserwuje pogodę. Więc jeśli ktokolwiek widział flotę, to musiał być on. Porozmawiam z nim, dziękuję. No, nie mam tyle zręczności. Wiesz coś o zaginionym ołtarzu Innosa?
Słuchaj, przysłali cię do mnie ci przesądni chłopi. Tak, Oskar uważa, że to ty coś z nim zrobiłeś. Tak po prostu nie może być. Ten Oskar. Co za bezczelność. Nie, nic z nim nie zrobiłem. Na wzniesieniu znajduje się niewielka, na wpół zburzona, świątynia Innosa. I jest tam mechanizm, pozwalający skrywać ołtarz przed wrogami. Jest to postument, na którym ustawiono małą statuetkę Innosa. Jeśli zabrać tę statuetkę, to ołtarz się chowa. Ostatnio widziałem pasterza Grygesa, idącego w tym kierunku. Zapytaj go, nie mógł nie widzieć tej świątyni. Dziękuję, myślę, że to mi pomoże. No to świetnie, akurat się rozpadało, więc wypadałoby się położyć. Myślę, że do świtu, żeby nie marnować dnia. Tutaj przy okazji jest też pusto, więc możemy sobie pozabierać te rzeczy. Jest kolejna książka o goblinach. Więc zaraz ją sprawdzę. Okej. Dziwne gobliny, część druga. Te dziwne gobliny, co wyposażyły się w pancerze i broń piratów, wydają się wyjątkowo rozumne. Zwłaszcza dziwne jest to, że potrafią oni budować tratwy i wykorzystywać je do swoich pirackich wypraw. Pomimo nieprawdopodobieństwa tego wszystkiego. Przynajmniej teraz ilość tych goblinów na Konderze raptownie zmalała, ponieważ pewnego dnia 7 tratew z goblinami gdzieś przepadło. To jest ciekawe, nie da się tego użyć. Ja mam to zadanie z tymi szczurami? No tak, tylko że ja tam byłam i tam nie widziałam żadnych szczurów. No ale widzę, że muszę się tam jednak wrócić. Także, no dobrze, wrócę się. Może się pojawił jakiś pojedynczy szczur. Czy coś w tym stylu. Okej, to są troszeczkę inne szczury. Troszeczkę mocniejsze. No dobra. To wiele wyjaśnia. To chodźmy mu od razu oddać tego questa. Tutaj kurna słyszę te borsuki. Tylko gdzie one są? One są tak jakby nade mną. To ciekawe. Pozbyłem się szczurów. Twoje zapasy są znowu bezpieczne. Dziękuję za kolejną dobrą wiadomość. Dam ci za to 50 sztuk złota. Super, dziękuję ci bardzo. Idziemy ogarnąć sprawę tego... No, jak to się nazywa? Jezu. No, tych chłopów. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Miałam się kogoś zapytać, ale to o tą flotę orków. Chyba oni jeszcze śpią, nie? Adelina i Brosius, dobra. Alderson. Przypadkiem nie wiesz, gdzie tu mogę znaleźć jakieś księgi. Miałem kiedyś księgę o warunkach atmosferycznych. Księga pogody, że tak powiem. Ale była tak przerażająca, że z jej powodu nawet pogoda się psuła. Dlatego ją wyrzuciłem. Czy w zeszłym tygodniu nie przepływało tu kilka statków? Statków? Jakich statków? No, w czasie nadejścia huraganu. Nie zauważyłeś, czy to były statki orków. Ta cholerna pogoda doprowadza mnie do szału. A z powodu tego zaginionego ołtarza, wszystko wokoło wywróciło się do góry nogami. Nie mógłbyś zadbać o to, aby powrócił na swoje miejsce. No dobra, czyli mi nie powiesz, dopóki tego nie ogarnę. No, to wszystko jasne. Czy ten gościu od owieczek tutaj siedzi, czy on jeszcze tutaj nie siedzi o tej godzinie? Nie ma go tutaj, ale podejrzewam, że on ma chatę tu. Co do zaginionego ołtarza. Na wzniesieniu znajduje się niewielka, na wpół zburzona, świątynia Innosa.
Sandrok widział, jak tam właziłeś. No tak, byłem tam kilka dni temu. Widziałeś w świątyni małą figurkę Innosa. Tak, ona tam była. I gdzie teraz jest? Myślałem, że jest niczyja, więc wziąłem ją sobie. Ach tak. Daj tę figurkę, bo jest mi potrzebna. Niestety, nie mam jej. Kiedy schodziłem w dół, napadło na mnie kilka ścierwojadów. Zgubiłem ją, kiedy od nich uciekałem. Biegłem bardzo szybko, inaczej by mnie zadziobały. I zamiast mnie, pożarli figurkę. Czyżby? Coś nie chce mi się wierzyć. Sprawdzę, czy mówisz prawdę. Gdzie są te żarłoczne ścierwojady? Idąc do pastwiska, trzymaj się prawej strony. Tam je zobaczysz. Dobra, no to jednego wzięłam, załatwiłam, no nie? No ale to nie będą wszystkie. Gdzieżby? Dobra. To są na 1000% te ścierwojady, no innych tu nie ma. Siema. Któryś się striggeruje na mnie? No przecież, że oba naraz. Co by innego się mogło stać? Dobra, tamten jest ostatnią naszą nadzieją. Znaczy, ja nawet w sumie nie zwróciłam uwagi, czy one to w ogóle mają w sobie, ale podejrzewam, że nie. No, żaden z nich nie ma. Nie zeżar tego, więc gościu, masz chyba przerąbane. Chodź tu. Chwila. Ścierwojady nie żyją, ale figurki nie znalazłem. A teraz dla odmiany powiesz mi prawdę. Zrozumiałeś. Co? Pokonałeś wszystkie ścierwojady i żyjesz. Dla mnie to była drobnostka. A teraz zacznij mówić. No cóż, powiem całą prawdę, tylko mnie nie bij, dobrze. Kiedy schodziłem w dół, figurka wyślizgnęła mi się z ręki i wpadła do rozpadliny. Mówię prawdę. Słowo honoru. Ach tak. Gdzie prowadzi ta rozpadlina? Nie wiem, bo tam nie można się przedostać. Usłyszałem tylko plusk, gdy figurka spadła na dno. To znaczy, że spadła do wody. Tak. Wyraźnie to słyszałem. No dobrze, tym razem ci uwierzę. Pójdę i obejrzę twoją rozpadlinę. No dobra, no to idziemy to sprawdzić. Jakaś rozpadlina, tak? To zaraz zobaczymy. Ile w tym jest prawdy, a ile nie. No dobra. Ta rozpadlina jest chyba tutaj. Tak jest. To co, sprawdzamy, nie? Jest posążek Innosa. Chyba nic więcej tutaj nie ma oprócz niego. No tu jest orkowy posąg. To chyba niedobrze. Znaczy orkowy, bardzo... Szczerbak, co to za broń? O, jednoręczna podsiła, naprawdę fajna. Kordelas. No, powiem wam, że przydałoby się dać może troszeczkę we siłę. O, siema. Są goblinki. Piraci. I to dość sporo. No i są też pełzacze, z tego co widzę. Dosyć silne.
No, powiem wam, że tutaj warto te korytarzyki wszystkie posprawdzać. To jest rozpierducha jedna wielka, wam powiem. No jak widzicie, to jest ekipa jedna wielka po prostu. Ja nie wiem, czy sobie dam radę z taką ilością goblinów, jak mi nie będą kryty wchodziły. Jak będą wchodzić, to będzie dobrze. Jeden jakiś elitarny jest. Gdzie mój kryt? Co ten elitarny ma? W sumie nic ciekawego. Siema, zbagowańcu. No i ty też chodź. Kurde, jak unika ciosów. Parszywa gnida. List rozbitka. Pierścień szybkości 1. To będzie bardzo przydatna sprawa. Sprawdzamy od razu. Notatka. W jednej z jaskiń znalazłem skarb jakiegoś pirata. Rozbitek. Dokonałem niezwykłego odkrycia. W starej księdze znalazłem instrukcję, jak zrobić pierścień szybkości. Jeśli z tym sobie poradzę, to będę człowiekiem, któremu naprawdę to się udało. Jednakże na Konderze brakuje niezbędnych składników, dlatego udaję się na Tamorę. Tam lepiej od razu pogadać z zarządcą, czy wesprze mnie w tym projekcie Berengar. No dobrze, fajnie. To będzie to do sprawdzenia na pewno. My jeszcze się udamy tutaj, przy okazji. Ponieważ się to nam przyda do naszych dalszych rzeczy do zrobienia. Tu jest jakiś pełzacz. One są silniejsze zdecydowanie od tych, które znamy z tych innych wysepek. Tu sobie można wyleźć, więc myślę, że tym korytarzem będziemy wracać akurat. Bo tutaj mamy dalszą część przejścia. O, jest pełzacz wojownik tam na końcu. Niedobrze. On już będzie bardziej wymagającym przeciwnikiem. Dobra. Wyleczmy się, żeby tutaj nie popełnić jakiejś gafy. I zobaczmy, jak nam to wszystko wyjdzie. Kurde, strzelają już fajerwerkami u mnie. Ten pełzacz czegoś pilnuje, jak widzicie. Spamer jak nic. No, jeszcze cios. Ciemny grzyb. Czerwona kamienna tabliczka. To jest bardzo ważna rzecz. To są właśnie jedne z tych kamiennych tabliczek. Tylko powiem wam, że miałam takiego baga, że mi ta tabliczka kurwa zginęła raz. I były jedne wielkie jaja właśnie. Bo chciałam ją umieścić, a ona mi po prostu kurwa zginęła. Wierzcie mi, świetne to było. Dobra, tu możemy sobie wyskoczyć. I co my tu mamy na dole? Jest jakaś kopalnia. Aha, to jest to przejście. No właśnie, tak mi się wydawało. Tam tylko jeszcze coś żyje i mi się to bardzo nie podoba. Co to jest? Tu w ogóle a propos będzie kolejna tabliczka, więc już ją sobie wezmę. Wow. Siemanko, niebieska kamienna tablica. Co tam kuźwa żyje pod spodem?
na dole. Tutaj tak jakby. Tam coś... Aha, bo to może mi tą bibliotekę pokazywać, akurat te papierzyska tam, po tamtej stronie. Może ci przeciwnicy to są w bibliotece? Możliwe, nie pamiętam już. Dobra, ale mamy posążek, więc możemy iść. I ogarnąć zadanie z tym... No, z tym pomnikiem, nie? Tam też przy okazji znajdziemy ostatnią tabliczkę bodajże. Super. Jeżeli ją zgubię, to bardzo łatwo ją przyzwać, więc o to się akurat nie boję. Jak trzeba będzie, to ją sobie zrespię. Siema, pasterzu. Okej, nie mogę ci nic powiedzieć, no to nie. To idziemy na górę. Teraz już mam nadzieję, że bez żadnych przeszkód się uda ten teren wyczyścić. Tutaj też powinniśmy znaleźć dosyć sporo roślin stałych. Ja się na nie na razie jeszcze nie natknęłam. Tutaj w ogóle drewnem, kurde, zajeżdża. Mamy piratów znowu. Kurde, jeden mi desant zrobił na głowę. I oj, nie jeden nawet. Gdzie mój kryt? Proszę obrywać krytem. Myślałam, że jeden mi spadł, wiecie? Przykro mi było, jakby tam spadł na dół. Jednak wolałabym sama się ich pozbyć. Przed odpłynięciem stąd jeszcze sobie zbadamy kwestię tych roślinek, no nie? Tutaj warto będzie użyć kuszy. Niestety nie zejdzie na hita taki krwiopijca. Niestety też dostałam od tego wilka, ale to nic. I co my tu mamy? Zielona kamienna tablica. Fajnie. Tam się nie da nigdzie przejść, nic zrobić, nie. Gdzieś przegapiłam chyba przejście na górę. Bo tutaj nigdzie nie widzę, żebym mogła gdzieś na górę wejść, a na pewno się da wejść wyżej. Chyba, że po prostu tutaj się trzeba wspiąć. Tędy? Tak. Dokładnie. Siema, borsuczki. Fajnie się z wami bije. O, jeszcze jeden, nie zauważyłam. Dobra. Co my tu mamy za rośliny? Ciemny grzyb. Roślinka, pień drzewa, roślinka, korzonek leczniczy. No to miło bardzo. Te korzonki to tak, wiecie, szczególnie, nie? Ja myślę, że tam się da wejść na górę i tam może coś być. Ten mod mnie tego nauczył, że warto po takich miejscach łazić. Bo coś tutaj na pewno jest. A jak nie teraz, to będzie na pewno. No wątpię, że trafię. Kurde, jednak w tego jednego trafiłam. A możesz celować w tego wilka na dole?
Dobra, jeden las pod teksturę, ale chyba jestem w stanie go ustrzelić stąd. Kurde, mordo. No nie, spadł na dół. Fuck. To strasznie słabo. Mordeczki moje. Fajna muzyczka tutaj jest, jak z ładowania Uriziela. Dobra, chyba po sprawie, wszyscy leżą. Ładnie. Zanim użyjemy tego... Tam się chyba da zejść jakoś. Albo nie, nie wiem. Używaj tego. Zaginiony ołtarz. No to dobra, możemy chyba stąd spadać. Tam mi pokazuje te borsuki na dole, nie? Chociaż nie, to mi pewnie pokazuje tego jednego przeciwnika, o którym wspominałam. W teorii tam w tej rozpadlinie. Tam coś jeszcze zostało. Ciemny grzyb. Tylko? Niemożliwe. Słabiutko. No dobra, przynajmniej jesteśmy na dole. Co tam? Znalazłem figurkę na dnie rozpadliny. Choć raz powiedziałeś mi prawdę. Umieściłem z powrotem figurkę w świątyni. I żebyś jej nie ruszał. W przeciwnym razie, Sandrok cię załatwi. Jasne. Tak. Więcej nie dotknę tej figurki. Obiecuję. Skoro zdołałeś znaleźć figurkę, może będziesz mógł znaleźć moją laskę pasterską. No cóż, nad tym muszę porządnie się zastanowić. Proszę, pomóż mi. Spadła mi w dół obok pagórka. Dobrze. Gdzie to się stało? Mogę ci pokazać. Idź za mną. No dobra, stary, ja już mam twoją laskę. Tu zgubiłem swoją laskę. Gdy chciałem się odlać, oparłem ją o skałę, ale się przewróciła i spadła w dół. Szczegóły z laniem mogłeś mi oszczędzić. Spróbuję znaleźć twoją laskę pasterską. Byłoby wspaniale. Chwila. Znalazłem twoją laskę. Nie było łatwo odszukać drogi wiodącej w dół. To wspaniale. Teraz znów mogę poskramiać laską owce, jeśli spróbują mi uciekać. Co? Mam nadzieję, że nie jesteś zwolennikiem znęcania się nad zwierzętami. Nie znoszę takich typów. Oczywiście, że nie. Bardzo niechętnie przywołuję owce do porządku. I bardzo rzadko. No i dobrze. Wierzę ci. Niestety, nie mogę należycie odwdzięczyć ci się za twoją pomoc. Wszystko, co mogę ci dać, to ta stara owcza skóra. No cóż, lepsze to, niż nic. No dobra, co my jeszcze tu mamy do zrobienia? Pierścień, gobliny, flota orków, Sandrok. O Boziu, dobra. Idziemy zapytać o tą flotę, nie? Kto ci to powiedział? To był ten gościu drugi na O. Ołtarz Innosa znów jest na swoim miejscu. Dla mnie bez różnicy. Wolałbym lepszą pogodę. Co wiesz o przepływających tu statkach? Statkach. Aha, statkach. Co dokładnie chcesz wiedzieć? W którym kierunku płynęli? Z powodu sztormu, prawie nic nie widziałem, ale zdaje się, że płynęli w kierunku wysp Kie. Chłopie, jaki to był okropny sztorm. Nigdy go nie zapomnę.
Przy okazji, często tak się tu dzieje. Czy były to statki orków? Pojęcia nie mam. Nigdy nie widziałem statków orków, więc nie mam z czym porównać. Ale sam możesz zobaczyć. Zobaczyć. W jakim sensie? No, jeden ze tych statków w czasie sztormu zatonął. Czyżbym ci tego nie mówił? Nie, ani słowem. No, tak czy inaczej, teraz jeden z tych statków leży na dnie morza. A gdzie dokładnie? Niedaleko twojej łodzi. Musisz tylko trochę popłynąć w morze. Mam nadzieję, że dobrze pływasz. Sądzę, że sobie poradzę. Wiesz coś jeszcze na temat statków? Nie. Był zbyt duży sztorm. Zaraz po tym, jak statek zatonął, schowałem się w swojej chacie. Pogoda była okropna, wręcz koszmarna. Dobra, czy możemy jeszcze kogoś powiadomić o tym ołtarzu? Ołtarz Innosa wrócił na swoje miejsce. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Naprawdę. Nie mogę w to uwierzyć. Muszę to zobaczyć. Moje zdanie już znasz. O nie, przeszkodziłam mu. On będzie teraz tańczył. To jest największe XD tego wszystkiego. Masz może jakieś księgi? Księgi. A co to jest? No, zapisane kartki, połączone pomiędzy sobą. I co się z nimi robi? Czyta, na przykład. A co to znaczy, czyta? Wiesz co? Zapomnij o moim pytaniu. O co teraz pytasz? O nic, zupełnie nic. Dobra, mordo, tańcz sobie dalej, nie będę ci przeszkadzać. Hej, ty. Ogólnie to skoro już stąd idziemy, to podobno bardzo dobrym pomysłem jest pobicie Oscara i Griseldy, ponieważ oni mają zupkę, co nie? No! Oni mają zupkę. A przez to, że mają zupkę i roślinkę, to warto to zabrać. I teraz zrobimy tak. Mamy niepamięci całkiem dużo. Więc zrobimy 6 i zrobimy 6. I tu się nic nie stało, moi drodzy, kompletnie. Tutaj nikt tego nie widział? Wszystko git majonez? Chyba tak. Nic się w tej sprawie. Oczywiście, wszystko dobrze jest. A my mamy to, co mamy, czyli roślinkę, która się przyda do robienia właśnie zupek do siły. I mamy. Trzeba uważać, co się komu mówi. No i mamy dwie, jakby dodatkową zupę ziołową. Zupa ziołowa tu jest. Świetna sprawa. Dobra, moi drodzy, co my mamy do zrobienia? Flotę trzeba sprawdzić, ale to przed odpłynięciem. Do Sandroka możemy iść. Mamy te wszystkie tabliczki, więc możemy otworzyć sobie bibliotekę. Czy co to tam jest w sumie? Nie wiem, czy to można nazwać swoją biblioteką. Kurde, tutaj widać jakichś przeciwników. Nie wiem, czy nie są na dole po prostu. Beauty. O, i teraz tutaj się właśnie otworzyło. Miałam to sobie zostawić na kolejny odcinek, ale w sumie... W sumie teraz to chyba jednak nie będzie źle tego zrobić. Pióro do pisania, miło. Leczenie lekkich ran, kula ognia, strach, sporo menzurek. Kuferek. Pulpit. Mikstury stałe. Mamy tutaj przepisy. Tutaj mamy pulpit z pradawną magią. To się też nam przyda. Kiepski szeroki. Powieść miłosna. To też się przyda do zadania. Jak się może ktoś z was domyśla. Tu jest szkielet. Znaczy nie ma sensu się bronić przed pięściami, no nie? I dobra, i tu możemy zejść niżej, jest więcej szkieletów.
Siema, co mi skopa będziesz robił? Ale masz zasięg, sukinsynie. Okropny. Nie wiem, czy tutaj nie było jednego silniejszego szkieleta przypadkiem. No, no był właśnie, nie? To już jest taki legitny szkielet. A ja się kurna wycwanie i ja nie będę tego otwierała. Haha. I co my teraz zrobimy? Nie wiem, użyjmy jakiejś może kulki ognia albo coś w tym stylu. W sumie dostałam, no nie? Czemu nie mogę tego użyć? A, mam za mało many. Dobra. To wiecie co? Nie będę sobie... 6, 7... nic mu nie zrobiłam. No dobra. To jednak się chyba z nim klasycznie pobijemy. Nawet może przez kratkę. No i co? Przywaliśmy przez kratę? No dawaj, chodź tu. No i dobra, pięknie. Pokonany. I mamy sarkofag. O! Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No to pięknie, to już wiemy, gdzie jest pochowany Korowski. Tutaj. No to ekstra. A tutaj jest chyba kluczyk. O ty cholero jedna. Dobra, biorę to. Mam nadzieję tylko, że żaden demon mi się nie pojawi, mnie nie zabije. Proszę. Testament. Pierścień nietykalności i sakiewka ze złotem. Przeczytajmy sobie ten testament. Moja wola. Ukradłem w życiu dużo złota. Na początku byłem oduczony tym żółtym metalem, ale im starszy byłem, tym bardziej byłem zmęczony. Ile osób musiało za to umrzeć? Zjadany przez sumienie dużo rozdałem ubogim. Ale część mojego bogactwa ukryłem w sekretnym miejscu, ale jeśli odważysz się zdobyć moje złoto, musisz udać się do najbardziej przeklętego miejsca na świecie, Wyspy Nieumarłych. Możesz znaleźć moją skrzynię na dole jaskini, ale gdzie jest wyspa, tego musisz się dowiedzieć od samego Beliara. Korowski. Przyjemnie. Bardzo przyjemnie. To co, to może byśmy powiedzieli tutaj co nieco Sandrokowi i oddali jeszcze jednego questa. Zrobimy trochę dłuższy odcinek, żeby pozamykać te sprawy, a w kolejnym się już zajmiemy typowo tą flotą orków i będziemy mogli stąd odpłynąć. Tam coś tylko kuźwa żyje. Siema. Pod twierdzą jest ukryta piwnica, w której znajduje się biblioteka. Poważnie. Nie mogę w to uwierzyć. Mieszkam na tej wyspie już od dawna, ale nic takiego nie znalazłem. A ty ledwie się pojawiłeś i już znajdujesz nie tylko piwnicę, a jeszcze bibliotekę. Teraz cieszę się, że w ogóle znalazłem bibliotekę. Masz rację. Teraz przynajmniej będę miał co czytać. Dziękuję. Tutaj to jest warte nawet 100 sztuk złota. Co tam sobie wybrałeś w bibliotece? Miłosne historie Rosemary Polcer. Dobrze, jeżeli się tym tak interesujesz, możesz to zatrzymać. Nie czytam takich rzeczy. Właściwie, tam jeszcze jest krypta. W tej krypcie znajduje się grób sławnego korsarza Konrada Korowskiego. Żartowniś. Ha, ha, ha. Gościu, trzeba sprawdzić, a nie mi tu mówisz, że ja kuźwa żartuję. Tam coś jest. O co tutaj chodzi z tymi niektórymi rzeczami poukrywanymi... Gdzie się zapisałam? Ktoś wie? 78. Tutaj. Wiecie co? Pozwólcie, bo chyba mieliśmy full HP. A jak nie, to się prześpię. Ja się chcę tam dostać do tych skał, wiecie? Jak już to robimy, takie rzeczy. Bo jestem ciekawa, co tam się kuźwa dzieje na górze. Tu jakiś borsuk kuźwa tańczy. Tak się zbugował, że aż mnie nie atakuje. Tu są goblinie jagody.
A ktoś mi do jasnej Anielki może powiedzieć, jak tu się wchodzi? No właśnie po takich skałach, widzicie, potrafią tutaj twórcy ukrywać rzeczy. Pozwólcie, że ja się już nie będę wczytywać i zatrzymam te gobliny jagody. No ale sami widzicie, że to jest pierdolnięte. No nikt by tutaj nie właził w ogóle. Dobra, moi drodzy, w takim razie zakończymy może odcinek w tym miejscu. Nie, no nie wiem, wrócimy może na jakieś normalne tory. Mogę, kuźwa, wyjść stąd teraz? O, widzicie? I teraz trzeba sprawdzić jedną ważną rzecz. Czy tu da się tak po prostu wejść? Powinno się dać. W teorii się nie da, ale w praktyce po tym drzewie się chyba da. Wiecie, twórcy tego moda, oni to robią tak właśnie specjalnie, kuźwa. Ewentualnie da się tędy jakoś wejść. Albo tamtędy jakoś z góry, Matko Święta. Mam jeszcze F8? Mam. Sprawdźmy tutaj. No, tak, dobrze myślałam, jak tu byłam. Że tędy da się gdzieś dojść i wystarczyłoby pewnie skoczyć jakoś tutaj, tędy. No ja aktualnie zginęłam, ale podejrzewam, że to da się zrobić normalnie. Nie wnikajcie, w tym modzie czasami trzeba robić naprawdę dziwne rzeczy. Pozwólcie, że ja się już... Aha, wyłączyłam już tego Marwina. Dobra, to zakończymy w tym miejscu, już nie będę tutaj jakiś burd robiła. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym odcinku oddamy zadanie Adelinda i Brosius i weźmiemy sobie zadanie Flota Orków i Zatopiony Statek. I będziemy opuszczać Kondery, z tego co mi się wydaje. No, całkiem przyjemna wysepka, bardzo mi się podoba, tylko ukrywanie takich roślinek stałych w takich miejscach jest totalnie do dupy. Trudno się mówi. Dzięki Wam i do kolejnych filmów. Cześć!